Spędziliśmy już trochę czasu na analizowaniu idei dodawania i odejmowania liczb dodatnich i ujemnych. W tym filmie chciałbym zrobić parę przykładów z ćwiczenia z Khan Academy zatytułowanego Dodawanie liczb ujemnych na osi liczbowej, tak żebyśmy mogli zastanowić się nad różnymi sposobami wizualizacji albo modelowania dodawania i odejmowania liczb dodatnich i ujemnych. Pytanie jest takie: która oś liczbowa przedstawia wyrażenie 3,5 dodać minus 6. Zaczynamy od 3,5 i do tego mamy dodać minus 6, czyli zaczynamy od 3,5 po dodatniej stronie 0 plus 3,5. Tutaj mamy raz, dwa, 3 i pół w dodatnią stronę. Ta strzałka odpowiada temu, co tutaj jest napisane bardzo dobrze. I dalej dodajemy do tego minus 6. Czyli powinniśmy zrobić 6 kroków w ujemną stronę na osi liczbowej. Ta strzałka pokazuje 6 kroków: raz, 2, 3, 4, 5, 6, ale w dodatnią stronę. Czyli ta oś nie pokazuje wyrażenia 3,5 dodać minus 6, tylko 3,5 dodać plus 6. Na tej osi zaczynamy od plus 6, ta strzałka to jest 6 w stronę dodatnią, plus 6 i odejmujemy od tego 3,5, albo dodajemy minus 3,5. Na tej osi liczby się zamieniły znakami. Szóstka jest dodatnia, tutaj jest ujemna, a 3,5 jest ujemne, skierowane w stronę ujemną, a tu jest dodatnie. Na trzecim rysunku mamy zaczynając od zera 3,5. W stronę dodatnią plus 3,5 i idziemy dalej od tego miejsca, gdzie skończyła się pierwsza strzałka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kroków w stronę ujemną. Ta strzałka pokazuje 6 kroków w stronę ujemną, czyli minus 6, czyli zaczynamy od plus 3,5 i dodajemy do tego minus 6. Zaczynamy od 3,5 i dodajemy do tego minus 6. To jest zdecydowanie dobra odpowiedź. Która oś liczbowa przedstawia wyrażenie minus 2 i 1, druga? Dodać minus 5. Jak widzicie, osie liczbowe nie są tutaj przedstawione tak jak najczęściej to bywa, czyli w poziomie od lewej do prawej, od liczb ujemnych po lewej do dodatnich po prawej. Tylko pionowo, z góry na dół, albo z dołu do góry. Liczby ujemne są na dole, liczby dodatnie u góry. Tak naprawdę kierunek przedstawienia osi liczbowej nie ma większego znaczenia, właściwie w ogóle nie ma znaczenia. Równie dobrze mogłyby być one narysowane na ukos, po przekątnej ekranu powiedzmy. Ważne jest, że wiemy, gdzie jest zero, jaki jest długi odcinek jednostkowy i w którą stronę mamy liczby ujemne, a w którą stronę liczby dodatnie. Te rysunki to pewien sposób przedstawienia albo zobrazowania. Działań, o które pytamy, albo wyrażeń takich jak to. W jaki sposób wyobrażamy sobie minus 2,5 dodać minus 5? W jaki sposób widzimy to na przykład na rysunkach? Zobaczmy, czy takie wyobrażenie pomoże nam w odpowiedzi na to pytanie. Chcemy zacząć od minus 2,5 i do tego chcemy dodać Minus 5. Zobaczmy, co się dzieje na tych rysunkach. Na pierwszej osi zaczynamy od zera i mamy plus 2,5. A tutaj mamy minus 2,5. Ta strzałka zwrócona jest w dodatnią stronę osi liczbowej. A ponieważ tu jest minus, to powinna być zwrócona w ujemną. Powinno być w tym kierunku 2,5 kreski. Dłuższa strzałka obrazuje dodawanie minus 5, bo jest skierowana w stronę ujemną, ale pierwsza strzałka nie pasuje do tego działania. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Sprawdźmy dalej. Pierwsza strzałka przenosi nas o 2,5 w ujemną stronę od zera, czyli tu na osi jest minus 2,5, i dalej od tego miejsca w dodatnią stronę na osi idziemy o 1, 2, 3, 4. 5 kroków. Pierwsza strzałka ta bliżej osi liczbowej możemy powiedzieć, że reprezentuje minus 2,5 i do tego dodajemy plus 5, bo przesuwamy się wzdłuż osi liczbowej w kierunku dodatnim. W treści zadania mamy minus 5, czyli powinniśmy się przesunąć od tego miejsca w stronę ujemną, czyli to też nie jest dobra odpowiedź. Sprawdźmy trzecią oś. Pierwsza strzałka oznacza 1, 2,5. W ujemną stronę osi, czyli oznacza minus 2,5, i druga strzałka 1, 2, 3, 4, 5, również w ujemną stronę osi, czyli to jest minus 2,5 i dodajemy do tego minus 5. W wyniku otrzymujemy minus 7,5. I to jest prawidłowa odpowiedź. Ta oś przedstawia działanie minus 2,5, minus 2,5 i do tego z tego punktu zaczynając, dodajemy jeszcze w ujemną stronę osi 5 kresek. Tak właśnie jest powiedziane w treści zadania. Minus 2,5 i dodajemy jeszcze minus 5. To jest prawidłowa odpowiedź. Która oś liczbowa przedstawia wyrażenie minus 2,5 dodać. 4 piąte. Czyli zaczynamy od minus 2 piąte. Jest to liczba ujemna, czyli musi leżeć po ujemnej stronie zera, po ujemnej stronie osi liczbowej. Ta strzałka skierowana jest w ujemną stronę, czyli znak się zgadza. Tu jest minus, ale pokazuje minus 1 piąta, minus 2 piąta, minus 3 piąta, minus 4 piąta. Pokazuje minus 4 piąte, a nie minus 2 piąte. Czyli ten przykład nie jest dobry. Sprawdźmy drugi. Zaczynamy od zera i przemieszczamy się o dwie piąte, ale w dodatnią stronę osi liczbowej, czyli to jest plus dwie piąte, a w zadaniu mamy minus dwie piąte, więc to też nie jest dobry przykład. Zobaczmy trzecią oś liczbową. Zaczynamy od zera i przemieszczamy się w lewo, czyli w ujemną stronę osi liczbowej o dwie piąte, czyli to jest minus dwie piąte. I bardzo dobrze zgadza się, tak jak w zadaniu mamy w pierwszym kroku minus 2 piąte i do tego dodajemy w prawą stronę osi liczbowej, czyli w stronę dodatnią 4 piąte, stąd 1, 2, 3, 4 piąte, czyli to jest ta długa strzałka pokazuje plus 4 piąte, tak jak w treści zadania, czyli to jest prawidłowa odpowiedź. Minus 2 piąte i stąd dodajemy plus 4 piąte. Zróbmy jeszcze jedno. Która oś liczbowa przedstawia wyrażenie minus 5 dodać minus 2,5? Zaczynamy od minus 5, od liczby ujemnej, czyli musimy przenieść się o 5 w ujemną stronę od zera. W tym przypadku musimy się przenieść od zera w dół. Znowu mamy osie skierowane pionowo, więc strona ujemna na osi liczbowej to jest strona w dół, strona dodatnia w górę. Czyli zaczynamy od minus 5, od zera musimy się przenieść. W dół o 5 kresek. Na tej osi liczbowej, pierwsza strzałka, ta bliżej osi liczbowej, skierowana jest o 2,5 w stronę dodatnią. Czyli ten przykład nie bardzo pasuje. Sprawdźmy drugi. W drugim przykładzie mamy 5 kresek w dół, czyli ta strzałka to jest minus 5. Na trzeciej osi też mamy minus 5. Tak jak w treści zadania. Czyli odpowiedzią będzie albo ta oś, albo ta oś. Sprawdźmy dalej. Minus 5 i dalej jeszcze 2,5 kreski również w dół w ujemną stronę osi liczbowej, czyli to jest minus 2,5. I to by się zgadzało. Minus 5 i dodajemy minus 2,5, minus 5 i dodajemy minus 2,5. Na trzeciej osi też mamy w pierwszym kroku 5 kresek w dół, czyli minus 5, ale potem dodajemy do tego plus 2,5. 2,5 w stronę dodatnią osi, czyli ten rysunek oznacza minus 5 dodać plus 2,5, czyli trzecia oś nie jest odpowiedzią. Tutaj jest prawidłowa odpowiedź.